Cześć, pozdrawiam fanów i oglądających w dzisiejszym odcinku. Czy moje testy są wiarygodne? No to sprawdzimy. Oceniałem kebaba Filipa Heizera na niecałe 3 punkty. Test robiłem w kwietniu. Dzisiaj sprawdzam, jak tylko było otwarcie, dzisiaj sprawdzam po pół roku oceny w Google klientów. I ocena jest identyczna z moją, niecałe 3 punkty, mianowicie 2,9. Jest to dokładnie to, co pół roku temu testowałem Filipa Heizera Kebab. Czy jestem wiarygodny? Jak najbardziej tak. Możecie sobie porównać oceny innych youtuberów, które daleko się różnią, bo na przykład Księżulo dał 7 na 10. No to sami sobie porównajcie. W dzisiejszym odcinku Fabryka Pizzy, Galeria Ursynów, Ken. Czy warto tam kupić, omijać, czy rozważyć? Ktoś, kto wydał 1 000 000 zł na lokal, nie stać go na kucharza, ponieważ tam smaków nie ma. Wszystko jest świeże, wysokich składników, natomiast kucharz nie umie łączyć tych składników i te składniki są niskiej jakości. To znaczy, że takie coś możemy sami w domu zrobić. Nie musimy iść do restauracji Fabryka Pizzy, żeby zrobić taką pizzę. Po prostu to jest to zwykłe, amatorskie. Dziwi mnie właściciel, że wydał na lokal 1 000 000 zł, płaci gruby czynsz, a nie stać go na zatrudnienie dobrego kucharza, pizzermana. Nic tam nie pachnie. Moja ocena 2,5, czyli nie jest to ani dobre, ani złe. Dodatkowo potrafi być zimne, czyli z tego wynika, że tam bardzo mało pieką, bo piec nie nadąża się nagrzać, żeby podgrzać to jedzenie. Ja dostałem zimną zapiekankę w Fabryce Pizzy. Nie wiem, dlaczego taka pozycja w pizzerii się znalazła. Zamiast pizzy w kawałkach, no, kupiłem zapiekankę, żeby przetestować, czy warto wydać więcej na pizzę. Dobrze, że tak zrobiłem, bo jakbym dostał zimną pizzę prosto z pieca, to bym był wkurzony bardzo. Jedliście? Dajcie znać w komentarzu. Do usłyszenia. Hej!